nie chce, abyś przeżywał swoje życie sam. Bóg nie chce, abyś sam szedł przez życie. Także twoje życie chrześcijańskie. Bóg nie chce, abyś zostawał sam ze swoimi wyzwaniami, kryzysami, problemami, lękami, o których dzisiaj tutaj mówiliśmy, presjami, którymi jesteśmy poddawani, czy tragediami. Potrzebujemy innych ludzi wokół siebie, kochani, na naszą duchową stronę, na nasz duchowy grunt. Tak samo dzieje się w naszym duchowym życiu, w życiu Chrystusa. Potrzebujemy jeden drugiego. Potrzebujemy ludzi wokół siebie. Chciałbym powiedzieć, życie w Chrystusie również mieści się w komórkach, w małych grupach. Kościół rozwija się w grupach, Kościół spotyka się w grupach, a w niedzielę, w tym, można powiedzieć, tłumie, jakim my stanowimy, Kościół spotyka się po to, aby świętować, aby uwielbiać, aby cieszyć się. O ważności małych grup mówił także Pan Jezus. Pamiętamy takie Jego znamienite słowo, które powiedział w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Powiedział, gdzie dwóch lub trzech spotyka się, tam ja jestem pośród nich. I to właśnie jest grupa. Dawno, dawno temu Bóg, Stwórca, stworzył Kościół. Wyposażył go, ten Kościół, w dwa potężne skrzydła. Jednym z tych skrzydeł były duże spotkania, na których Kościół się spotykał w świątyni, gdzie uwielbiał Boga, gdzie głoszone było Słowo. I drugim skrzydłem było skrzydło spotkań, ale innych. Spotkań po domach, w małych grupach, gdzie Kościół się spotykał po to, aby świętować, aby wzrastać, aby zachęcać się do wzrostu, aby wspólnie realizować cele, które Bóg każdemu z tych wierzących przeznaczył. I Bóg tak sprawił, że Kościół, korzystając z tych dwóch potężnych skrzydeł, szybował wysoko w przestrzeni, zbliżał się, opuszczał, szybował nad całą powierzchnią ziemi. Potrafił wznosić się bardzo wysoko, aż do obecności Boga. Szybował majestatycznie nad całą ziemią. Ale żeby nie było tak słodko, to pewnego razu zły i zazdrosny wąż, który ledwo pełzał po ziemi, nie potrafił się zupełnie wnieść w górę, postanowił oszukać Kościół. I na czym polegało to oszustwo? W swojej przebiegłości postanowił przekonać Kościół, aby spróbował latać, używając tylko jednego ze swoich skrzydeł, skrzydeł wielkich spotkań, wielkich zgromadzeń, a nie dwóch. I próby, i Kościół dał się namówić na to oszustwo. Zaczął próbować funkcjonować według tego oszustwa, które wąż mu podpowiedział. I te jego próby spotykały się z wielkim aplauzem tego węża, który dalej przekonywał, aby praktykował tego typu sposób funkcjonowania, bo nie mogę tutaj nawet powiedzieć sposobu latania. I oszukany w ten sposób Kościół zaczął rzeczywiście postrzegać siebie jako jedno skrzydłowe stworzenie. Ten niegdyś potężny dwuskrzydłowy, jak orzeł Kościół, teraz używając tylko jednego skrzydła, jeżeli już potrafił się wznieść, to kręcił się tylko w kółko. Nie mogąc latać, nie mogąc wznosić się w przestworzach, Kościół, wiecie, co się zaczął robić? Zaczął coraz więcej czasu spędzać w kurniku. Zaczął obrastać w tłuszcz, stawał się coraz cięższy i cięższy, niezdolny do tego, do czego powołał go Stwórca.
Kościół, który, jak mówią Dzieje Apostolskie w 5 rozdziale, w 42 wersecie, nie przestawał na co dzień nauczać w świątyni i po domach. W spotkaniu grup domowych rozważamy Boże Słowo. Rozważamy Boże Słowo, ponieważ jeżeli nie ma studiowania, rozważania Biblii na spotkaniu grupy, to właściwie to nie jest grupa domowa. To może być jakieś spotkanie towarzyskie, spotkanie modlitewne czy innego rodzaju forma spotkania, ale w pierwszym rzędzie na spotkaniu grupy domowej, z małej grupy, rozważamy Boże Słowo. Dlaczego? Dlatego, że w Dziejach Apostolskich napisane jest, że oni z oddaniem trzymali się nauki apostołów. A cóż to jest nauka apostołów? Nauka apostołów to jest nic więcej jak rozważanie Bożego Słowa, Nowego i Starego Testamentu, który Bóg nam przekazał. Zobaczmy dzisiaj nasze spotkanie, jakie mamy w tej pięknej, dużej sali. W jaki sposób my tutaj w tej sali siedzimy? Siedzimy na krzesłach, prawda? W rzędzie. Kto mówi? Ja mówię, bo mam mikrofon. Czym wy możecie mówić? No, nie za bardzo, prawda? Możecie wyrażać swoje zdanie, swoje opinie, swoje odczucia, to, co do was Bóg powiedział? No nie, bo ta forma naszego spotkania nam nie pozwala. Dlatego na spotkaniu grupy domowej, małej grupy, my nie siedzimy w rzędzie. My siedzimy w okręgu, żeby jeden drugiego mógł widzieć. Na spotkaniu małej grupy nie mamy nabożeństwa, bo tam nie ma pastora, nie ma nauczyciela, nie ma wykładowcy, nie ma kaznodziei, bo tam wszyscy powinniśmy mieć możliwość wypowiedzenia się. Na spotkaniu małej grupy my mamy możliwość powiedzenia, co to Boże Słowo, które Bóg do nas kieruje, mówi do mnie. W jaki sposób ono mi pomaga, a z czym mam problem, gdzie potrzebuję lepszego rozumienia, czego nie rozumiem w tej Biblii. Ja mogę się odezwać. I na tym polega siła grup domowych, że ja mogę się odezwać. Nie mam mikrofonu, bo tam jest tylko 2, 3, 4, 5 czy może 10 osób. Studiujemy, razem rozważamy Boże Słowo. Następnie chcę powiedzieć wam, że to rozważanie Bożego Słowa jest bardzo ważne. Wspólne rozważanie Bożego Słowa, powiem mocno, jest nawet ważniejsze od indywidualnego rozważania Bożego Słowa. Nawet ważniejsze. Dlaczego? Załóżmy, że wracając z nabożeństwa, jesteście świadkami jakiegoś wypadku drogowego. Powiedzcie mi takie pytanie. Kto jest w stanie dostrzec więcej szczegółów tego wypadku? Jedna osoba czy 6 osób? Jak sądzicie? 6 osób, prawda? Dlatego, że 6 par oczu to nie to samo, co 2 pary oczu. 6 par oczu patrzy na to zdarzenie z różnych punktów, z różnych miejsc. I kochani, to samo mamy miejsce na grupie domowej. Kiedy rozważamy Boże Słowo, to każdy z nas to Słowo Boże odbiera w inny sposób. Inaczej na nie patrzy. Dlatego, że my wszyscy mamy pewne klapki na oczach. My wszyscy mamy pewien bagaż, który nosimy. Pochodzimy z różnych rodzin, z różnych kultur, pracujemy w różnych miejscach, obracamy się wśród innych ludzi. Dlatego widzimy, postrzegamy, rozumiemy rzeczy inaczej. I to stanowi wielkie bogactwo małej grupy, kiedy wierzący się spotykają. Oczywiście rozważanie Bożego Słowa na grupie nie wymaga, aby prowadzący, gospodarz, czy jak będzie nazwany ta osoba, u której spotyka się grupa, ona nie musi być nauczycielem. Nawet lepiej, żeby nie była nauczycielem. Lepiej, żeby nie była pastorem. Lepiej, żeby nie była teologiem. Bo my nie chcemy wykładu. I to tutaj muszę bardzo mocno podkreślić, kiedy zaczniecie się spotykać. Nie możemy mieć na spotkaniach grupy domowej kolejnego nabożeństwa. Strzeżcie się przed kolejnymi nabożeństwami na grupie. To będzie początek końca. Musimy tak pilnować naszych spotkań, abyśmy mogli zachęcać wszystkich uczestników do spotkania, do
do wypowiedzenia się, do odezwania się, do podzielenia się tym, co każdy z nas nosi w swoim sercu. Uczymy się kochać innych ludzi w praktyczny sposób. Boże Słowo, rozważanie, nazwijmy to inspiracją, czy brutalnie teorią. A tu mamy praktykę. Dlaczego? Bo Boże Słowo mówi, znowu Dzieje Apostolskie nam wskazują ten kierunek, że z oddaniem trzymali się nauki apostołów, o tym już mówiliśmy, żyli we wspólnocie. Żyli we wspólnocie. Kochani, nie można kochać tłumu. Nawet tego tłumu, bo tutaj możemy nazwać się tłumem, który tutaj jest. Nie można kochać tłumu, ale można kochać kilka osób, które są wokół nas i tworzą małą grupę. Jest nauczenie się kochać. A nie można nauczyć się kochać, jeżeli nie będziesz otoczony ludźmi. Jeżeli nie będziesz otoczony ludźmi, z którymi będziesz miał jakąś relację ze sobą, abyś mógł praktycznie odnosić się do tych ludzi. Bóg nam przykazał, że mamy miłować, mamy kochać. A jeżeli Bóg nam nakazuje kochać, to bez względu na uczucia, bez względu na to, co gdzieś się tam w naszym środku kotłuje. Nie możemy rozkazywać uczuciu, ale możemy podjąć decyzję. Możemy nakazać, możemy postanowić, możemy mieć wybór, że chcę uczestniczyć w grupie domowej, w małej grupie. I dlatego zachęcam was, abyście podjęli taką decyzję, jeśli jeszcze jej nie podjęliście. Spożywamy posiłki. Jemy i pijemy, tak krótko mówiąc. Innymi słowy, również staramy się postępować z tym, co nam mówią Dzieje Apostolskie. A co mówią? Mówią tak, że oni trzymali się nauki apostołów, żyli we wspólnocie i dzielili się chlebem. A w innym fragmencie mówi, że dzielili się chlebem z radością i z otwartością spożywali wspólnie posiłki. Być może nie tylko chleb. I była w nich hojność do dzielenia się tym, co mamy do spożycia. Hojność tu jest bardzo fajnym słowem, bardzo fajnym kluczem. Czyli to znaczy, że gospodarz nie zostawia najlepszych kawałków, kiedy grupa się już straci, a potem wyjmuje i zaczyna robić sobie kolację, tylko że otwiera i hojnie serwuje tym, co ma. Ale jest to służba, jest to błogosławieństwo i dlatego myślę, trzeba mieć to na uwadze. I pamiętajcie o tym. Jedzenie jest bardzo ważne także dla duchowego rozwoju, bo ono nas otwiera do rozmowy, otwiera nas jeden na drugiego, wtedy, kiedy jemy, pijemy, kiedy mamy wtedy fajną atmosferę. A o fajną atmosferę nam również chodzi na spotkaniach grup domowych. Modlimy się o siebie. Oczywiście, że tak. Czytamy Biblię, uczymy się kochać, znosić nawzajem, jemy wspólnie posiłki i modlimy się o siebie. Dlatego, że oni razem się modlili. Trzymali się nauki, żyli we wspólnocie, dzielili się chlebem i razem się modlili. Jest dziwna moc w tym, kiedy naśladowcy Jezusa, wierzący, spotykają się ze sobą po to, aby się modlić. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was tu na ziemi jednomyślnie będą o coś się modlić, mój Ojciec w niebie spełni ich prośbę. I grupy domowe są miejscem wsparcia duchowego, kochani. Wsparcia duchowego. Jest grupa osób, która lepiej się zna, która zna swoje problemy, która wie, z czym w danym momencie, w danej chwili, w danym miesiącu, tygodniu, dniu każdy z nas się zmaga. Ktoś stracił pracę, ktoś jest chory, ktoś otrzymał fatalną diagnozę, ktoś ma problemy w szkole. Jesteśmy po to, nie po to, żeby nieść ten ciężar na własnych barkach, ale mamy siebie nawzajem. I po to również jest grupa, aby się modliła o siebie, także w tygodniu. Dzisiaj mamy komórki, mamy grupy na WhatsAppie, na których komunikujemy się ze sobą, zachęcamy się wersetami. Dzięki temu
Ja nawet będąc w pracy otrzymuję taki werset, on mnie zachęca. Otrzymuję jakieś ciekawe informacje o tym, co się dzieje w mojej grupie, u innych ludzi. To mnie zachęca. Modlimy się w grupie i modlimy się o grupę. W grupach zachęcamy się wzajemnie. Staramy się praktykować bezinteresowność i wyzbywanie się samolubności. I dzielili się tym, co mieli. Mieli środki, bo sprzedawali swoje majątności, posiadłości i wspomagali innych wierzących w zależności od potrzeb. To jest fajne słowo, w zależności od potrzeb. To znaczy w praktyczny sposób. Myśmy wyszli z naszego kręgu bezpieczeństwa. A żebyśmy wyszli z tego kurnika, którym być może indywidualnie siedzimy, bo jest nam tam wygodnie, mamy tam naszą strefę bezpieczeństwa, nikt nam nie wchodzi z butami w nasze życie, jest nam dobrze. Ale Bóg stworzył ciebie z pewnymi zdolnościami, umiejętnościami, obdarowaniami po to, abyś mógł usługiwać innym ludziom bezinteresownie, kosztem swojego czasu, może kosztem swoich środków materialnych. I w grupa jest podstawowym miejscem, powiem komórką, w której możemy testować nasze obdarowania. Możemy próbować w czym, co nam najbardziej odpowiada. Pierwszy list Piotra mówi takie bardzo fajne słowo. Bez narzekania okazujcie też innym gościnność. Wyjdźmy ze swojej strefy bezpieczeństwa, ze swojej strefy komfortu. Ja wiem, że zachęcanie do tworzenia grup domowych jest bardzo ryzykownym przedsięwzięciem, bo zachęcamy robienia czegoś, co jest kontrkulturowe, przeciwkulturowe. Nasza kultura mówi nam, abyśmy byli niezależni, że nikt nie ma prawa wchodzić w nasze życie. Ja sam nim steruję i ja decyduję. A my mówimy nie, przeciwnie. Bóg stworzył nas, abyśmy byli od siebie zależni. Abyśmy byli jedni drugim. Zachęcajmy się do okazywania miłości i do dobrych czynów. Grupa domowa, jak ulał. Tego nie zrobimy tutaj w kościele, moi bracia i siostry. Nie opuszczajmy naszych spotkań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale dodawajmy sobie otuchy, tym bardziej, iż widzimy zbliżający się dzień powrotu Pana. I następny fragment. Jak przyjęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak w Nim postępujcie. Zapuśćcie w Niego korzenie i na Nim dalej się budujcie i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono. Kochani, chciałbym was zachęcić. Ja wiem, że to jest nowy rozdział, to jest zmiana pewnej kultury, pewnego myślenia, ale korzyści są niesamowite. Jesteśmy Kościołem, który Bóg stworzył, aby miał dwa skrzydła. I to skrzydło grup domowych Bóg musi w nas umocnić. Bóg musi dać nam Ducha Świętego, bez którego nic nie będzie tak naprawdę mogło być dobrze zrobione. Ale my musimy także przyłożyć do tego naszą rękę. Musimy chcieć, musimy mieć pragnienie, bo to będzie także służyło naszemu duchowemu życiu. I tego wam wszystkim serdecznie życzę. Abyście spróbowali, doświadczyli, abyście szli naprzód jako uczniowie Chrystusa. Amen.